No to ładnie, dobra ty, gram na Lisandrę, moi drodzy. Niech te creepy dojadą. Nie wiem, po prostu zobaczymy, jak się uda z tym elektrokatem. Będzie problem, słuchajcie, z tą Lisandrą, bo ona stuny będzie nam dawała. Będzie dawała nam stuny. Czyli ona zawsze też nam piorun sprokuje. Także na razie na spokojnie. Będę chciał nawet dać jej zepchnąć, bo to będzie dla mnie wartościowe. Stanę obok creepów, żeby też nie mogła we mnie kutym rozproszonym, w sensie tym odłamkiem mnie strzelić. Czy wezmę wszystkie? Jednego nie wezmę. Wiedziałem, ale to było trudne tutaj do zhitowania, a nie chciałem podchodzić, żeby z tego Q nie dostać. Widzę, że ona nie chce nam dać możliwości. Ała. No właśnie, i tak sądziłem, że tak będzie. Nie wiem, co o tym sądzić. Bo nie chcę rzucać Q, dlatego, dlaczego nie chcę rzucać Q? Dobra, pokażę wam. Rzucę Q, to nagle 3 creepy uderzam za 80 i przez to ona mnie nie puszuje, nie? Na trzecim ją walić? Zobaczymy, no. Może się udać. No, na całe szczęście ona zaczęła mnie puszować. Dobra, no jest... Okej, wiem, że Shaco jest na dole. Jest to dosyć niebezpieczne dla mnie. Niestety, żeby dobrze linia się układała, to muszę... Nożesz ty. Dobra. Ona ma TP-ka, nie? Na razie chyba sobie odpuszczę, wiecie? Nie będę jej fragował, bo to się nie uda. Po prostu ściągnę i wezmę tyle laskitów, ile będę w stanie i to też będzie ok. Tego będzie... Ten jest nie do wzięcia, generalnie. Ten się udał i to też się udało. Jest spoko. Nie mam CDR-ów, no ale jestem ogólnie. Oj, źle. A! Dobrze, spaliła się. Kurde, ten bolec to jest królewski, generalnie. No ładnie, widzieliście, przeskoczyłem, rzuciłem Q w tą, w Lisandrę, żeby przeskoczyło na Shaco. Zaskoczyło mnie to, że udało się gdzieś tam. Dobra, no... Rozumiem, że nie wykorzystamy tego, że ona ma TP-ka. Dobra, wzięte wszystko i pójdziemy na ostro, kupimy sobie Blasting Wanda i buta. Będzie petarda. Buty, pyk, to, kupimy sobie to. Możemy zrobić tak. I... Tak. Jest spoko. Protobelt od razu. Zastanowię się. Zastanowię się, zobaczymy. Dobra. Dobra, obite. Wszystko ładnie zeskitowane. No, laskity są średnie. Teraz myślę, że... raczej skupię się na farmie, ale jak dała mi szansę się obić, to... Why not? Ciach. No, każdy połk, każde Q za 100 obrażeń to jest spoko. Dobra, robimy tak. Może niewiele to pomoże, ale... I piorun można prokować, moi drodzy. Już na niej. Pytanie, co z tym Shaco, to jest trochę risky, ale bardzo zależy mi, żeby w sumie w nią wskoczyć. Ale fajnie, bo jest wyrobiona przewaga, możemy sobie las hitować w teorii bez wyrzutów sumienia. Ajajaj. Udało jej się las hitować. Zastanawiam się właśnie, czy by Hextech Alternatora nie kupić Ishina jeszcze, żeby potężna bomba była na wlocie, ale... No i wbiła szósty poziom.
co to dla nas oznacza. Że musimy być ostrożni. Ale ściągamy ją do siebie, nie pozwalamy jej farmić, niech ona traci jak najwięcej. Tylko będzie problem, jak ja prio będę potrzebował zaraz. Zaraz to odepchniemy tutaj na tej fali, to postaram się zgrupować tutaj wszystkie creepy w jedno miejsce. I ten, i spuszujemy to na raz po prostu. Dobra, inaczej. Muszę zaufać trochę drużynie i... Nie zaufać, po prostu się przejdę chyba. Przejdę się, oj, przejdę się. Nie przejdę się, trzeba było brać plate'a. Do Tarnowa na rybki kiedy przejeżdżam? Nie wiem. Nie po drodze mi do Tarnowa. Wow. Dobra, cofniemy się. Mocno myślę nad tym Hexe Alternatorem i chyba go kupię. Bo on fajną bombę mi da, ale jeszcze zostanę. Zostanę ze względu na... lala. Służa stuna. Będzie kłopot troszkę z tą Lisandrą, ale... Ty, no to ja jeszcze to puszuję chyba, co? Nie będę mówił takich informacji, Nivel. Dobra, pach. Dobra, spuszowane. Fajne jest to właśnie w graniu APK to, że można na dwa sztylety całą falę popchać, która nie jest czołgowa. To będzie... Tylko pytanie, czy to jest sens. W sumie nie zrobimy ją one-shotu. Dobra, idę jednak pod tego, pod na shortufa, bo to będzie takie bardziej konstant, w sensie będę mógł tą R-ką się kręcić lepiej i tak dalej. Zostanę przy na shortufie po prostu i to też będzie ok. I na razie mamy perfekcyjny mecz, że tak powiem, na Lisandrę. Byle nie dać się jej mocno wyskalować. O, służyła stuna, to też jest fajne. A nie mogę pójść głębiej. Także ściągnę to nawet tu do boku, bo Tiona użyje. Jednego creepa, o, znowu idzie. Kurde, no ona roamuje lepiej ode mnie, no ale co. Dlaczego oni po prostu, nie wiem, feedują za darmo? No w sumie zapomniałem, że to jest ten... To jest ten Jean po prostu intuujący. Aj. Jest już Szako tu u mnie? Przebiega chyba, nie? Co on? No właśnie, był cały czas. Dobra. Fala czołgowa, mogę spróbować zroomować, ale nikogo nie ma na bocie. No właśnie to jest Nipal, dobra, po farmie sobie, no to farma będzie zawsze dobra. Last hit jest nadzwyczaj dobry, no i Lisandra jest na górze. No. Dobra, może plate'a, a nic się nie uda, żadnego plate'a. Gitara skwary. Dobra, na szartufa kupujemy. Nie, nie kupimy jeszcze. Jeszcze zostanę, te fale odepchnę. No, last hit nadzwyczaj dobry w tym meczu. I to jest... To jest spoko. Coś, co nas interesuje. Kupujemy na szartufa całego, to już powinniśmy być całkiem silni. No, w ogóle mam najlepszy last hit w grze. Katarino na midzie, czajcie? 10 minut 100 farmy praktycznie, to jest... Nieźle. No tutaj mamy Szako. Zobaczymy.
Kiedy pierwszy roam? Nie będzie pierwszego roamu, jak ich nie ma na linii. No co ja mam roamować? Do kogo i na kogo? Tam nikogo nie ma. Trundle? Halo? Kurde, no nie sądziłem, że ten Twitch jest takim świetnikiem. No się UCLS-em, nie? Może on tutaj przyjdzie. Pyk, no dobra. Widzicie, fajnie ten naszor działa, bo daje nam możliwość fajnie krojenia ich z R-ki. Ale idą plejty, jak szalone. Weźmiemy dwa bez problemu. I trzeciego będziemy brali, zaraz. Teraz. Co ty robisz, moja droga? Nie wiem, jak ich pokonać tutaj na bocie. Jeszcze się zastanawiam. No jest pan Brand, żebym się tutaj nie pomylił z nim. Na szczęście Twitch nie ma dużo obrażeń. O, to jest... dosyć interesujące, że on tam się rekaluje. Dobra, zepchnę tą falę jeszcze. Pyk, dobra. I rekal. Kupimy to, dobra, kupimy buta i kupimy tego. O, Hextech Alternator. No egzaust, no nie spodziewałem się egzausta. Szkoda, bo to jest duży zastrzyk golda dla Twitcha. Myślałem, że są w bazie w ogóle. Lipa straszna, bo oddałem szadą dla Twitcha i będzie ciężko. A będzie ciężej przynajmniej. Nie wiem w ogóle, jak to wyszło, że gram bota. Ale jeszcze raz się powinno się udać teraz. Zaorać bota. W sensie teraz ich pokonam. Na GPK nie gram, no idzie, nie zdarza mi się. Dobra, idę jeszcze raz na dół. I zaraz się... aha, oni idą na ten, na bota, no dobra. Jak oni idą na bota, to ja zaraz coś wymyślę. Na razie trzeba pofarmić jeszcze. Czemu wy chcecie Lizandrę dajwować? Jakie cymbały, o co tu chodzi? Kto na to wpadł? Kurde, zabrał mi go. No dobra. Piriririry.
problemem, problem będzie, no kompozycyjnie są chyba lepsi troszkę. Czentuicznie potrzebne fragi pozdobywał, dobrze, że gra może tego Krakena, a nie ten. A nie ten item poddasza. Okej, okay. Brand jest na midzie. Myślałem, że go tutaj znajdę. Pyk, dobra. Co, polecimy sobie na mid. Get the fuck out, ok? Dobra, kupimy sobie protobelta po prostu. I tyle. Dobra, jeszcze farma nam idzie. I smok. I wtedy dopiero. Dobra. Protobelt. On jest zniknięty aktualnie. Dobra. Jest okej. Ona żeby tu nie fiknęła. Dobra, idziemy Hextech Protobelta kupić. Rocket Belta Protobelta, no niestety. Po prostu uciekaj, nie uratuję cię. Troll po prostu i tyle. 7-1, 150 farmy, plejty wzięte, wszystko jest. Po prostu mecz jest rozgrywany na razie idealnie. Kupię sobie tego. Kupię sobie stoperek, przyda się. Zastanawiałem się nad Medjajem, ale chyba... Cena właściwie zrobiła, ale spoko. Lepszy chyba 10 saków na Dark Sealu niż wydać pieniądze i Medjajkę całą stracić. Dobra, jest nieźle. Okej. Kurde, który jest prawdziwy? Nie wiem. No i jednak Medjay by się przydał, ale z drugiej strony... Wiecie jak to jest. Rabadon po prostu niech wjedzie na rajon i też będzie git. No, powiedzmy... Exhaust. Dobra, jednak zonie całą składamy. Po tej grze D1 pewnie tak. No niezły jest mecz, bardzo dobrze prowadzony. Ta zonia trochę jest takim może strzałem w kolano, chociaż niekoniecznie. Tylko spowolni moje obrażenia, ale z drugiej strony obrażeń mam wystarczająco sporo. Nie, potrzebuję trochę golda. Co mam, czekaj te 50 golda? Po prostu wezmę to chyba i tyle. Wezmę to i się zrekaluję. Czy tu parę błędów może niepotrzebnie tam z tym Nasusem? Znaczy inaczej, błąd zrobiłem, że wskoczyłem w Nasusa, nie spodziewałem się Twitcha obok. Bo jak był Twitch, jakbym spodziewał się Twitcha obok, to prawdopodobnie nie padłbym, zabiłbym Twitcha, bo bym Ignata rzucił na Twitcha, nie na Nasusa. I Twitch by padł i wtedy Nasusa bym dobił. Błąd mały, no ale... Takie błędy często kosztują. Mam 14 poziom w ogóle. Lisandre.
Dobrze, że ten Nasus nie jest jakiś BSU 400 na 0, bo byłby kłopot. Ajajaj. Już skakałem, już szumpo było klikane. Spróbuję ich przeorać tutaj, mam nadzieję, że jak pierwszy rozpocznę, zadymę. Kurde, no dajcie mi wybiec stąd, no. O co tu chodzi? Ale się zerwałem, sorry. Niefortunnie tutaj. Szkoda. Dobra, powinien sfragować chyba za darmo, czy nie? Szkoda. Szkoda. Może mogłem, nie wiem, przeszumpować, może mogłem ten, jeszcze hextechem coś dobijać. No ale to nic. Dobra, Trundle gryzie oponentów. I tu. Szako, 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 szako cię dobije. Sympatyczny przyjacielu. Dobra. Jest okej, robimy smoka. Na raz jest w porządku, sporadnika tutaj zrobimy jeszcze. A dobra, nie zrobimy. Albo dobra, zrobimy sporadnika. Dobra, nie zrobimy sporadnika przeskoku. Trzeba iść do. Tutaj do ekipy. Ekipa z zielonego jeepa. To odpuszczamy. Bait na manę. Nie ma odpuszczania, okej. Dobra. Fajnie, bo tego zajęli. Okej, okay, nic z tego nie będzie. Lizandra nie ma erki ogólnie. To jest interesujące, on może wybejtować może tego Twitcha. I wtedy walnę flasha, albo dobra, idę frontem, bo nie ma co zaniedbywać farmy. Jest Twitch, jest Nasus. Z wizją mogliby tu. Soczewka? A nie, nie mamy soczewki? Nie mamy pinka, nic nie mamy. Tak trochę do dupy stoimy, ale może nikt się nie skapnie. Czy ktoś na midzie został tutaj? Lizandra jest na górze. Powinniśmy ją łapać, ale nie interesuje mnie ona chyba. Nasusowi nic nie robię. Infortunatele. Twitch poleci w niego. Nie poleci. Kurde, ale dziwny mecz. Potrzebuję tego Rabadona, jak nie wiem. Właściwie chyba Voida złożę, wiecie? Voida w kupie, żeby ta penetracja była. Bo temu Nasusowi nie jestem w stanie zagrozić i jest kłopot. Idę, idę do ciebie, ale ucieknij. Tego Branda fajnie było chwycić. Dobra, tego nie będę łapał na siłę. No robi się problem, moi drodzy, robi się problem już w tym momencie, bo niby mamy 10-3, niby wszystko fajnie i tak dalej, ale ani to dobrze pofarmić, ani nic. Nie da się wyjść z tego stuna. Stunlock na 3 sekundy. Ciężka sprawa. Dzięki Kuba za suba, żywi dla ciebie. Dobra, Rabadon chyba. Jednak Rabadon będzie. Będzie Rabadon, bo Nasusa w sumie nie muszę zabijać. Będzie problem. Będzie problem, właśnie taki będzie problem, moi drodzy. No na pewno to jest.
Smog, czy to jest nasz win condition? Nie wiem, chyba nie. Nie do końca. You're going one by one, ale no. Czy to takie one by one, rzeczywiście? Raczej nie. Widać niezdecydowanie u Branda było w tym zejściu. No Nasus zacznie być groźny. Nie ma kto zabić tego Nasusa, no ja gram pod piorun, co ja mam zrobić? Potrzebuję turbo dużo AP. Jest ciemno jakoś tak w ogóle w lesie. Strasznie ciemno. Mało wizji. Lizandra będzie mnie erkować every time. Nie zmienię soczewki. O. Twitch go chwyci. Na 53%. Okej. Smok. Ej! Co wy robicie na tym bocie? Szaka poszedł w drugą stronę. Siema. Tu jest? Dobra. To jest Baron. Aha. No ale no nie wiem, w sensie, no dobra, okej, okay. Może to jest dobra decyzja. Zaraz sprawię, że będzie lepsza. Okej. Okay. Wow, powrót do D1. Po wielkich bólach, ja pierniczę, przecież to jest tragedia, ale mecz zagrany, no myślę podręcznikowo, nie wiem. Jak uważacie, że wartościowy gameplay był, to dajcie łapkę w górę, kurde, nie wiem, suba dajcie, wiecie o co chodzi. Ja pierniczę, zobaczymy jeszcze sobie wykres, jak to wyglądało. Honor Trundlowi, w sumie był nie najgorszy, dobrze się z nim grało. To wyglądało, no obrażenia zdecydowanie moje. W pieniądzach też było moje, las hity były niezłe. Git.